Bank oferuje lokaty z półroczną kapitalizacją odsetek z oprocentowaniem 8% w skali roku. Po ilu latach nastąpi podwojenie kapitału początkowego? Wykorzystamy wzór: Kn równa się K0 razy 1 plus P przez 100 do potęgi N, gdzie Kn jest to kapitał końcowy, K0 kapitał początkowy, P stopa procentowa w skali pół roku, bo z taką lokatą mamy tu do czynienia. I n, liczba okresów, po których nastąpi kapitalizacja odsetek. Wypiszmy dane z zadania. Wiemy, że jest to lokata z oprocentowaniem 8% w skali roku, czyli nasze p to jest 8%. Jednak kapitalizacja następuje co pół roku, czyli w ciągu jednego roku będą dwa okresy, po których nastąpi kapitalizacja odsetek. Więc interesuje nas stopa procentowa na pół roku. Skoro, skoro na rok jest 8%, to na pół roku będzie 8% na 2, czyli 4%. Pytanie brzmi: po ilu latach nastąpi podwojenie kapitału, czyli ko kapitał końcowy ma być dwa razy większy od kapitału początkowego? Ze wzoru obliczymy liczbę okresów, po których nastąpi kapitalizacja odsetek, a potem w łatwy sposób przeliczymy to, na lata. Podstawmy więc do wzoru. Pod KN wstawiamy 2 razy K0. K0 nie znamy, czyli również wstawiamy K0. W nawiasie mamy 1 plus, pod P podstawiamy 4. Dzielimy to przez 100. I podnosimy do potęgi N. Widzimy, że obustronnie możemy podzielić równanie przez K0. Czyli liczba lat, po których nastąpi podwojenie kapitału, nie zależy od tego kapitału początkowego. Czyli dostajemy 2. Z nawiasu możemy zapisać to już w postaci 1 cała i 4 setne. I do potęgi tej. I teraz wykorzystując kalkulator, mnożymy przez siebie liczbę z nawiasu tak długo, aż otrzymamy 2. W ten sposób znajdziemy potęgę, do której należy podnieść liczbę z nawiasu, aby otrzymać dwójkę. W wyniku takiego działania otrzymaliśmy, że nasze n wynosi 18. n to była liczba okresów, po których następowała kapitalizacja odsetek, ponieważ kapitalizacja odsetek następowała co pół roku, więc w ciągu jednego roku były dwie takie kapitalizacje, czyli 18 musimy podzielić przez 2 aby otrzymać liczbę lat, po których kapitał podwoi się, czyli mamy po dziewięciu latach.